Słuchaj, Halincia, byłem w sklepie, to już mnie wszystko powiedzieli. No to tam chodzi po tamtej stronie nowy, młody, a po naszej chodzi stary, nie? No to lepiej może, bo ze starym to będzie o czym pogadać. Ale daj spokój, co się dowiedziałem. Kurna, raz był tam na Trzaskońcu, u starej przejściakowej podobno rano. No ona na zasiłku sama z dwójką dzieci, no to mało dała tam 20 zł. I on tylko wziął to ponoć, tylko popatrzył z pogardą. To mówi, że się ze wstydu mało nie spaliła, to mówi, że chciała mu już dokładać, ale powiedział, nie, nie, wielce, tutaj może nie macie, ale ponoć taki wściekły, o tak mu ponoć gula latała. Powiem ci, Halincia, ty, nas tutaj czwórka, my 5 dych mamy dawać, to może ty, może ja zmienię i może 100 damy? No Halincia, daj spokój, bo wstyd będzie jeszcze, co, może 100 mu damy? No on, słuchaj. On wie, że ty w gminie pracujesz, to oni myślą, że w gminie to nie wiadomo ile się zarabia, no i wie, że ja też tam w miarę jakie tam zlecenia mam na tej budowlance, no kurna raz może by mu dać 100, bo powiem ci, że aż się zestresowałem, aż 2 papierosy musiałem wypalić. No ja wiem, że na 100 to trzeba cały dzień robić, no a on wejdzie 5 minut, no odklepie paciorki i pójdzie, no ale kurna, no może nie wypada, co, Halincia? Kurna, już sam nie wiem, zestresowałem się. Ty, to może ja zadzwonię do Zbyszka, ile dają, co? No. Zadzwonię, zapytam, bo też, żeby wiadomo, się nie wygłupić. Dobra, Halincia, nic się nie stresuj, no. Dobre? Może ja już świecę zapalę. No gdzie jako świecę pali? Tu jeszcze kilka domów jest, no to ja spokojnie zapalę, no nie stresuj się, no to cała świeca się wypali, zanim ten ksiądz przyjdzie do nas, no. Na spokojnie przyjdzie, ja wyjdę, to się to tam Marcinek zapali, no. Mówię, że stary, to chociaż siądzie chwilę, coś zagada, zapyta, a ten młody to leci. Tylko zapisze kwotę, bierze paciorki, odmówi i ucieka. Nawet nie zapyta, co u was, czy macie, nie macie. Daj spokój, no to może dobrze, że u nas stary chodzi. To się chwilę zagada do niego. A ten młody to tylko biznes i będzie dalej. No. Dobra, słuchaj, ja idę do Zbyszka, zadzwonię, zapytam ile oni tam dają i się jakie decyzje podejmie.